Witam, witam, Witunia. Dzisiaj mamy do naprawienia dziurę w tuniku. Nie będziemy tego spawać. Użyjemy jakiegoś takiego mazidła, aby to zrobić po prostu bez używania spawarki. I zobaczymy, że to długo wytrzyma. Dziura jest, jak widać, całkiem okazała. Jak w każdym naszym polskim samochodzie, gdzieś jest dziura. W tym przypadku tutaj. Zajmiemy się tym i zobaczymy. O, jak ładnie się sypie. Zobaczymy, czy zda egzamin taka taśma. A więc, ale zanim jeszcze to, sprawdźmy, jakby to zrobił nasz król Midas. Zapraszam serdecznie na odcinek. Jeśli nie przekonał Was król Midas, polecam pastę. Taką pastę ma tutaj w środku matę szklaną i zajmiemy się zaraz owijaniem tego. Zobaczymy, czy to się nada. Trzeba obstukać rdzę, która jeszcze tutaj została, i odtłuścić powierzchnię. Tak więc bierzemy się za to. Odtłuszczamy, aby wszystko było eleganckie. Tak. Pięknie. Teraz można by było spać. A więc uciąłem sobie kawałek już tej taśmy. Taśmy włókna szklanego. I tutaj jest ta pasta. Tak to wygląda. I jeszcze posłużę się dwoma tytyrytkami, opaskami plastikowymi, aby to ładnie jeszcze związek utrzymał. Będziemy nakładać spiritus de pastum w miejsce, gdzie ma być. Aha. Będziemy nakładać tu pastę w miejsce, gdzie mamy przyłożyć te włókno szklane. Ok. Zrobimy to dosyć obficie, aby się nie rozczarować. Piękna konsystencja. Spróbuję zalepić tę dziurę. Bardzo ładnie to zalepiłem. Widzicie tę dziurę. Praktycznie można było już to zostawić i to się zaraz utwardzi jak beton. I będzie tłumik jak nowy furczał. Będzie furczał jak nimfa wodna po prostu. Dobra, mamy już posmarowane. Elegancka. Radiantka francka. I będziemy nakładać teraz tą oto przewspaniałą, przecudowną, przefantastyczną matę, która zapobiegnie wyciekom, wyfurkom tego naszego tłumika. Jeszcze będziemy go sobie tutaj smarować, aby to się wszystko ładnie związało. O. Pięknie jest, po prostu pięknie. O. Na wierzch, na tą matę też trzeba trochę zastosować tego środka. Tak jest, żeby to wszystko się ładnie wgryzło. Żeby to była jedna spójna konsystencja. O, jak ładnie wszystko tutaj. Ładnie nam wychodzi. Prawie profesjonalnie. Robię to tak, jakbym to robił po prostu codziennie. O.
Robię tego, robię to codziennie, ale to szybko wysycha, wiecie? Dosyć szybko już to wysycha. To się robi powoli już. Nie wiem, czy będą potrzebne te opaski, tak naprawdę. Bo to naprawdę taka się robi struktura, dosyć mocna. Dobra. No zakitujemy to tak, żeby nie było, że rzedziłem i po prostu nasmarowałem za mało. A więc nasmaruję konkretnie. To była wartość prawidłowa. Dobra. Jak widać, jeszcze można tutaj troszeczkę pasnąć, gdzie była ta dziura. Ładnie zagładzę. Bym gładził kiel. O, jaka naprawa. Estetycznie i profesjonalnie. Super. Jestem po prostu zadowolony z tej naprawy. Nic mi tak nie wyszło jak naprawa tego tłumika. Nie wiem sam właśnie, czy daję te opaski, ale to wygląda tak fajnie, że chyba nie będą tych opasek. Zobaczymy. Dobra, pozostają do wyschnięcia. Wyschnąć musi to. Sprawdźmy, ile to ma. Potrzeba uruchomić silnik i pozostawić na 5 minut do utwardzenia. Ze względu na dziurę poczekam, aż wyschnie dobrze to i wtedy uruchomi silnik i zobaczymy, czy nasza naprawa jest godna po prostu naszej pasty. Znaczy nie wiem po prostu co powiedzieć, jestem tak zszokowany. Dobra, zostawiamy do wyschnięcia i będziemy testować. Tak więc zostawiłem to na noc, wyschło, to już jest twarde. To twarde jest jak kamień, jak można powiedzieć. Jest super twarde. No i przeprowadzamy test, czyli odpalam auto, odpalam gazę i zobaczymy, czy po prostu to nie odleci. Ale to nie ma szans, żeby to odleciało, to jest po prostu zastygnięte fest. Super, jak klej. Klej do wysokich temperatur. Dobra, sprawdźmy to. Więc jeśli Was interesuje taka naprawa, polecam. Do następnego razu. Hej!